U Danii rozpoczął się turniej ćwierćfinałowy Mistrzostw Polski Juniorek dla bocheńskich zawodniczek. Reprezentantki Mosiru wysoko pokonały Huragan Wołomin 71 do 37. Rywalki potrafiły nawiązać równorzędną walkę tylko podczas pierwszych minut spotkania. Później gospodynie przejęły inicjatywę i kontrolowały przebieg meczu. Na pewno nie są zadowolone ze swojej gry, no bo to ciężko być zadowolony. To jest najsłabszy mecz ich w ich wykonaniu od... Nie wiem, nie, nawet nie pamiętam, kiedy widziałem tak słabo grający zespół. Zaczęło się 7-0 i od tego momentu przestaliśmy grać. Myślę, że na początku dziewczyny troszkę się zagotowały. Nie gały tego, co potrafią i w ataku, i w obronie. No i z tego skorzystały przyjezdna drużyna. Druga połowa, otworzyliśmy się z wynikiem, zdobyliśmy kilka łatwych punktów na dobrej skuteczności. No a potem już z upływem czasu duże rotacje pozwalały to, że graliśmy z dużą intensywnością i zdobywaliśmy już punkty w ilościach hurtowych. Zwraca uwagę niewielka zdobycz punktowa Huraganu. Do takiej sytuacji przyczyniła się bardzo mądra i twarda gra bochnianek w defensywie. Przeciwniczki, mając trudności z konstruowaniem akcji, uciekały się do szybkich rzutów z nieprzygotowanych pozycji. To jest wszystko praca zespołowa, te obwodowe rozgrywające spychają, tworzą pułapki, które właśnie ma zamykać podkoszowa i kasować akcje w ataku. To jest nasza gra, to jest nasza agresywna obrona. Z tego korzystamy, z tego zdobywamy z kąty dużo punktów, ale też dobra postawa i podkoszowych. Tutaj muszę wyróżnić Aiszę, która zdobyła 22 zbiórki i 19 punktów. Karolina podobnie, też bardzo dobrze sprawowała się. No i w końcu Dominika Dziadań też zagrała swoją koszykówkę. Z czystych pozycji, jak się nie trafia, no to albo gubi piłkę, to ciężko to w ogóle usprawiedliwiać, tak naprawdę. Tak. Ciężko mi powiedzieć, co spowodowało tak, żeśmy grali tak nieskutecznie, tak? No, nie wiem, będziemy się zastanawiać nad tym, tak? To dopiero pierwszy akord trzydniowego turnieju. Spośród czterech zespołów dwa najlepsze znajdą się w gronie półfinalistów Mistrzostw Polski Juniorek. Koncentrujemy się na każdym spotkaniu. Jutro gramy z Lublinem. Zapraszam wszystkich widzów. Jutro 17:15 tutaj na hali. Kibice nam strasznie pomagają i liczymy dalej na wasze wsparcie. Będziemy walczyć o każdy mecz. Zawsze walczymy, tak? No dzisiaj się w ogóle nie udało. Dzisiaj to tak wygląda, jakbyśmy w ogóle nie walczyli tak naprawdę. Od tego trzeba zacząć. Natomiast no, nie poddamy się jutro. Będziemy walczyć z Olsztynem i z Lublinem. Zwycięstwo znacznie przybliżyło podopieczne Rafała Sroki i Macieja Starowicza do awansu. Jutrzejszy rywal UKS Lublin swój pierwszy mecz przegrał bardzo wysoko, różnicą ponad 100 punktów. Zmagania dla Mosiru zakończą się w niedzielę spotkaniem przeciwko KKS-owi Olsztyn. Adrian Tyliszewski, Bocheńska TV.